Kategoria osobowość. Grzegorz Pańtak. Tancerz, choreograf oraz pedagog tańca jazzowego. Wspólnie z Elżbietą Szlufik-Pańtak stworzył i z sukcesem prowadzi Kielecki Teatr Tańca, gdzie występuje jako solista. Dzięki staraniom Grzegorza Pańtaka spektakle teatru prezentowane były w Chinach, a zrealizowane z operą w Tel Awiwie Traviata i Carmina Burana w Izraelu. Prowadzi zajęcia taneczne dla osób niepełnosprawnych na wózkach oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. Wysoko ceni sobie nominację do nagrody International Emmy za film Siedem Bram Jerozolimy. Aleksander Staniszew. Profesor oświaty, doktor sztuk walki, menadżer sportu oraz trener klasy pierwszej karate. Pińczowianin Aleksander Staniszew to niezwykły pasjonat sztuk walki, głównie karate Shorin Ryu oraz kobudo, które dzięki jego staraniom zostały wpisane na listę polskich dyscyplin sportowych. Wykształcił ponad 350 czarnych pasów oraz 500 instruktorów karate. Za swoją działalność nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi. Jego osiągnięcia prezentowane były także na wystawie Oni też studiowali w AGH z okazji 90. rocznicy powstania uczelni. Mirosław Pawlak. Mirosław Pawlak jest znany przede wszystkim jako aktywny działacz społeczny i polityczny. Przez ponad dwie dekady był posłem ziemi świętokrzyskiej. Stoi na czele Straży Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, jest pomysłodawcą licznych imprez integrujących lokalną społeczność oraz fundatorem nagród w turniejach sportowych. Jego ogromny wkład w upowszechnianie ratownictwa uhonorowano wieloma medalami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi. Ksiądz Jan Oleszko. Dzięki zasługom księdza Jana Oleszki zabytkowy klasztor na Kieleckiej Karczówce nie tylko odzyskał blask, ale też na stałe zapisał się na kulturalnej mapie regionu. Jest miejscem spotkań młodzieży, licznych wydarzeń artystycznych i ciekawych konferencji. Ksiądz Oleszko to także założyciel czterech szkół, kilku świetlic parafialnych i fundator stypendiów dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Ponadto stworzył stowarzyszenie Pro Patre, promujące odpowiedzialne ojcowstwo, a także fundację niosącą pomóc kobietom. A pomysłów na kolejne przedsięwzięcia mu nie brakuje. Henryk Dłużewski. Henryk Dłużewski sam wystawił sobie najpiękniejszy pomnik. To jego ciężka i długoletnia praca. Leśnik po warszawskiej SGGW i absolwent Politechniki Warszawskiej, pierwsze doświadczenia budowlańca zbierał już podczas odbudowy powojennej Warszawy. Na emeryturze zajął się budową pomników. Stworzył m.in. popularną kielecką czwórkę legionistów, pomnik niepodległości przy Kieleckim Dworcu Kolejowym czy pomnik marszałka Piłsudskiego w Opatowcu. Nadal aktywnie udziela się społecznie, choć w tym roku kończy 100 lat.